Programem artystycznym oraz posadzeniem parunastu roślin uświetniono obchody Dnia Drzewa w Zespole Szkół Specjalnych. Była to akcja zainicjowana przez klub Gaja, który działa przy placówce i zajmuje się szerzeniem świadomości ekologicznej wśród uczniów. Swoją działalność rozpoczął w Zespole Szkół Specjalnych, gdzie były dwie szkoły razem. W tej chwili już są to dwie osobne placówki i dlatego działa międzyszkolny klub Gaja. Opiekunki tych klubów zawsze robią bardzo uroczyste akcje i bardzo szerokie, żeby dzieci miały świadomość ekologiczną. Dzień Drzewa był zwieńczeniem warsztatów artystycznych, które prowadzone były w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy Ogrodowej. W ich ramach każda z klas przygotowała swoją roślinę wykonaną dowolną techniką. Uczniowie otrzymali nagrody za najlepsze prace oraz przywitali gości specjalnym programem artystycznym. Po występach dzieci udały się na plac przed szkołą, gdzie każda z klas posadziła własne drzewo. Podopieczni placówki nie tylko zobowiązali się opiekować roślinami, ale również nadali im imiona. Dzięki sponsorom jak Wałbrzyska Fabryka Toyoty, zespół szkół dalej chce rozwijać teren wokół placówki. Chcielibyśmy, żeby każdy znalazł tutaj swoje miejsce, nie tylko nasi podopieczni, ale też mieszkańcy Wałbrzycha. Chcielibyśmy, żeby rozrosło się troszkę ta nasza mała ścieżynka zdrowia na razie, która jest, żeby był kącik, taki plac zabaw dla młodszych dzieci, które też będą jakoś tam je rehabilitowały, ale też miejsce dla wypoczynku. Niedawno na tym samym placu postawiono specjalną siłownię zewnętrzną, która służy do rehabilitacji uczniów oraz jako miejsce rekreacji dla wszystkich chętnych. Urządzenia powstały m.in. dzięki dofinansowaniu z programu Dobre Pomysły Zmieniają Nasz Świat, prowadzonego przez Toyota Motor Manufacturing Poland.